Witajcie, jest 14 sierpień. Leżą na tacy cztery arbuzy. Wyglądają identycznie. Ale czy nas czymś zaskoczą? Zwłaszcza mnie. Tą, która wysiewała i mówi, że się na pewno nie pomyliła w podpisach. Przyjrzyjcie się. Ta odmiana nazywa się Gold in Gold i była rozkrojona już 10 sierpnia. Najmniejszy z owoców. Były cztery na jednym krzaku. Miąższ żółty w środku. Ta odmiana zerwana została 13 sierpnia. Ta 12. Wspomniałam, że ta jest żółta w środku. Ta ma być czerwona. Czy faktycznie taka będzie? Przyjrzyjcie się Państwo. Identycznie wyglądają. Na krzaku, na którym rosła ta odmiana, były tylko te dwa owoce. Obserwujcie. Jak sądzicie, czy to jest to samo? Czy ja pomyliłam się, nazywając tą odmianę tak? Yellow Wonder? Będzie chwila prawdy w tym filmie. To co, najpierw trzeba by przeważyć te arbuziaki. Te urosły takie nieduże. Zobaczmy, jak przebarwia się ten niby Yellow Wonder. Jak Gold in Gold. Ja tą odmianę nazwałam Korea Oriental. Ale to we wcześniejszym filmie, jak rozkrajałam tą odmianę. Mówiłam, to zapraszam, zobaczcie, tam pokazane jest w internecie. Dlaczego? Wiem, że jest to Gold in Gold. Sorry za pazury, ale w ziemi grzebie bez rękawic. Arbuziaki zostaną rozkrojone dwa, ale zważymy je wszystko. Zdejmujemy. Które rozkroimy? Od razu ustalam. Ten Korea Gold in Gold. Ten na pewno. A z tych, który? Większy czy mniejszy? Mniejszy. Bo jeżeli się okaże, że on jest czerwony w środku, to mam nadzieję, że ewentualne pestki w tym większym jeszcze jakoś tam dojdą. Czyńmy powinność. Te czekają na murku. Murek świeżo odmalowany. Nareszcie, hura! Tak ciężko było się wziąć za tego typu pracę, ale nareszcie jest. Uwaga, wyzerujemy. I co? Najpierw ten. 90 deko. A kiedy zawiązał się ten Yellow Wonder, o ile się nie pomyliłam. A słuchajcie, napis wyblakł, ale widać. 12 lipca. Czyli ma już miesiąc od zawiązania się. Numer dostał z końcówką A. 104A.
dlatego że jest to z nasion, które zebrałam z arbuza w zeszłym roku. Dobra, to teraz dalej. Kolejny. Czyli kolejny ten niby Yellow Wonder. No ale naprawdę to intrygujące, w jaki sposób mogłaby ta ewentualna pomyłka nastąpić przy tak niewielkiej ilości posiadanych nasion tej odmiany i jeszcze mniejszej tej, bo niewiele było dojrzałych w zeszłym roku. Kilo 33. Dobra, na bok. I teraz co? Ten mniejszy Gold in Gold. Och, z 1,5 kilo pewnie ma. Kilo 77. No i największy Gold in Gold. Uch ty. Ajajaj. Zapraszam, przypominam, na film z 10 sierpnia, gdzie najmniejszą odmianę rozkrajam. Była niedojrzała, a już jakże słodka. 2 kilo 70 deko. Pięknie. No to co? Ciach. Ja to, wiecie Państwo, tak bardzo lubię taką całą tą otoczkę. To, co robię teraz, to szykowanie, to nagrywanie, to przy kwiatkach, to punkty odniesienia, w tym miejscu, w tamtym. Ale dlaczego? Bo to jest takie piękne w tej całej uprawie. To jest coś pięknego. Ale rozumiem, że może wiele osób nudzić to, więc pamiętajcie, jest opcja przewijania. Czy ten będzie miał dojrzałe pestki? No, szybko, szybko. Szybko. Chwila prawdy, czy nasiona dojrzałe? Słuchamy dźwięku. Emocje, wiecie, emocje. Trachnęło. Och, odsłoniło się. Kolor zdecydowanie bardziej w pomarańcz wchodzi niż na tym pierwszym nie do końca dojrzałym egzemplarzu. Zapach wspaniały. Nasiona. Ta prawdopodobnie jest cała dojrzała. Tu mamy dwa odcienie. Ciemny brąz, jasny. Prawdopodobnie nie będzie dojrzała. Może i wykiełkuje coś, ale czy będzie miało takie jak trzeba? Te tam, wiecie, właściwości, moc. Dobrze, próbujemy. Czy słodszy będzie od pierwszego? Tak. Mordka się cieszy. Wiecie co? To nie fajne, nie miłe może, ale uprawiajcie te arbuzy, uprawiajcie, próbujcie i nie zrażajcie się. I ja będę to powtarzała. Krew mnie zalewa, jak mi się nie udaje. Nastroje są tak chwiejne. To jest istna huśtawka nastrojów, ale jak jest ten arbuz już dojrzały, jak się udaje, jak to smakuje, to ciężko radość powstrzymać. Aż prysnął sok.
To co? Razem. Jak razem, to razem. Zaglądamy. Przypominam, z lewej strony granica barw. Osiem, sprawdzę, mniej. Osiem, przekroczone. Muszę zerknąć w zapiskach. Ten mniej dojrzały miał 9%. Ale ten jest naprawdę o niebo słodszy i piękniej, piękniej wybarwiony. Przepięknie i pestki mam w jakimś stopniu na pewno dojrzałe. Dobrze, drodzy Państwo, teraz chwila prawdy. Czy tamten arbuz będzie czerwony w środku? A najpierw zdjęcie pokażę, jak ma wyglądać. Wspaniała odmiana, wspaniała. Dobrze, teraz zobaczcie Państwo, jak powinien wyglądać z zewnątrz. To jest zdjęcie od sprzedawcy. Yellow Wonder, inaczej żółty cud. Pierwsze ze zdjęć, a oto kolejne. Trochę wyblaknięta grafika, ale żółty i ma pasy i jakieś smugi. A tak powinien środek wyglądać. Czy w tym się to kryje? Uff. Dobra, sprawdzamy. Aż się boję. Wolałabym, żeby był czerwony w środku, bo nie wiem, jak bym mogła pomylić. A jeszcze co dodam, że ten arbuz Gold in Gold nie zawiązał się po 5 lipca. Na pewno nie przed. Czyli ma 40 tak ciut dni. Zebrany był 12. Uwaga. Jeżeli on nie jest żółty w środku, to znaczy, że na bank rodzina Fiszki pomyliła. Na bank! A wiecie dlaczego? Bo koty chodzą pomiędzy sadzonkami i zdarza się, że... Ojej, fiknęło mi. Nie podglądam, ja też. I zdarza się, że wyciągają Fiszki wtedy. Ja tego pilnuję okrutnie, ale rodzina może tak nie pilnować i wtedy mogliby wetknąć. No wiecie, nieładnie tak mówić, ale wolę się usprawiedliwić z góry. Czy czerwony, czy żółty? No i co? Żółty. No szlakby. Ach. Jeszcze nie jest do końca dojrzały. Bo niemożliwe, żebym wysiała po prostu. Za mało miałam pestek tych Gold in Gold. Niemożliwe. Nie wiem, to jest tajemnica. Chociaż tu jest trochę różowawe. Aż mnie kusi, by rozkroić tego, czy on będzie czerwony. Ale wstrzymam się. No... Jak będzie czerwony, dam znać, rzecz jasna. No, takie ma tu jakby. No i nie wiem, co o tym myśleć, no naprawdę. No, to co? Na tyle. A guzik? Mierzymy jeszcze cukier, bo jest słodki i dość mocno miodowy smak ma. Naprawdę dość mocno. Jeszcze raz ten próbuję. Słodziusieńki. Ten mniej słodki, ale również ma posmak identyczny, taki miodu jakby. Zła jestem okrutnie, bo nasion, chociaż nasiona to nie problem. Znowu kupię od tego samego sprzedawcy i Państwa też zapraszam do sklepu internetowego Croatian Seeds Store. Store, tak piszemy. Wymawiamy Croatian Seeds Store.
Wiadomo, sprawa. Też się tego nauczyłam. A baczną kontrolę syn sprawował nad tym. Zaglądamy. Ile? Mówię, że 7. No co jest? O, dobra, poczekajcie. Chyba trafiłam, sprawdzić muszę. Tak, 7. Ja to mam oko. 7%. O, ludzie, to były emocje prawdziwe. Najprawdziwsze w świecie. Ale teraz muszę iść do pewnej osoby. I co? Ochrzanić za to łażenie pomiędzy sadzonkami. Frecia nie wolno. Freciu, Freciu. Sorry. Jest wszystko, Freciu, okej. Okay. To Mardar pewnie się pomyliła i wysiała jednak te nasionka. Ale jest to bardzo tajemnicze, zagadkowe. I dzisiaj jeszcze powiedz, co się wydarzyło. Dzisiaj był dzień, kiedy spróbowałam arbuza, a moja pani nie miała akurat telefonu i nie nagrała tego. 6 razy maczała mi kawałeczek w sosiku, a ja go oblizywałam. No widzicie, tak to jest. Ale przecież człowiek nie zawsze nosi przy sobie te sprzęty. Nie można być do nich uwiązanym. Robota czeka. Pozdrawiam. Do widzenia. No nic, takie są fakty. No i słuchajcie, jak na razie arbuzy o żółtej skórze prowadzą. Są pierwszymi, które są dojrzałe, pyszne, słodkie u mnie. Jest jeszcze jeden, ale jeszcze film nie przesłany. Może w zimę go prześlę, by było co oglądać, a może nie. Zobaczymy. Na razie żółte górą. I jakoś tak wyszło z przypadku, że nasadzenia kwietne w tym kąciku są u mnie żółte i fioletowe. Dalie, kleome, odcienie różu, dekofioletu, astry. No tak wyszło. Mało tego, glicynia, która nielicznie kwitnie, została bardzo podcięta, bardzo. Ale jeszcze jakieś kwiatuszki pokazuje. Glicynia, inaczej pisteria. No taki to zbieg okoliczności. Miałam jeszcze tego rozkroić. Rafinada. Może, wiecie co? Zrobimy jeszcze to. Już nie będzie mi się plątał. W zeszłym roku. O kurcze! O. Spadł. No tak bywa. Słuchajcie, w zeszłym roku miałam tę odmianę, tylko z innego opakowania. Był wspaniały, fantastyczny, duży, rewelacyjny. 2 albo 3 były arbuzy na krzaku. W tym roku, jak chyba widzieliście, bo nie wiem, czy zmontuję, jak nie, to nie. Krzak miał 60 cm długości i taki arbuz tej wielkości, on nie rośnie. Od 2 tygodni przeszło. I pęd zasnięty. Dobra, czekajcie, czy on się rozwali nadal. Może go doniosę. Bo chciałam zważyć. Dobra, hello, jest. O kurde. No już, bo komary gryzą. Wszystko przez te komary. Okej. Dobra, kilo 15. Rafinad. Kilo 15. Niezwykły wygląd skóry. A swoją drogą, że się nie rozwalił tak na drobne kawałki, to
Chyba grubą skórkę ma. Piękny jest. Piękny, piękny. Taki maleńki, no szkoda. Słodki, ale nie tak jak ten. Coś jak ten. Ale w zeszłym roku to niebo w gębie. Rafinad. Szybciutko. Też myślę, że 7%. A i tu pomyłka. Osiem minimalnie przekroczone. A i jeszcze jedno, film zaczęliśmy wyglądem arbuzów. One się nieco różniły, zależnie od strony, ale deczko się różniły. Może z tego powodu, że małe. To na tyle, już teraz to kończę. Na razie.